Siemanko, z tej strony Skid, witajcie mamy 38 miesiąc małego konta No i słuchajcie, ostatnio w czerwcu robiliśmy team widza, więc było losowanie Mamy zrobiony już pierwszy wasz team, także czas na małą pochwałkę oczywiście Bo muszę dokopać się do naszych składów Jeżeli idzie o to, to zrobiłem oczywiście tutaj na początku Imperial Strooper, oczywiście tutaj pod Iden Teraz w kolejności zrobimy sobie Bokatankę nie wiem w planach Eneski zrobić. Dlaczego Bokatankę postanowiłem zrobić? Ano ze względu na to, że mamy nowe siostry. W ogóle po prostu doszły nowe postacie do ns -ek. Mamy tutaj Night Troopera, mamy oczywiście Morgan. No i mamy Death Troopera. Więc słuchajcie, no teraz jeszcze jakieś postacie pewnie podchodzą. Więc waszym zadaniem będzie to, żebyśmy zdecydowali się czy robimy podstawowy team NESek, taki jak to zazwyczaj było, czy może będziemy jednak coś grzebać, kombinować i może stworzymy zupełnie coś nowego do testów. Więc tutaj myślę, że zostawię wam wybór. Zobaczymy ile jakiś będzie najwięcej po prostu komentarzy, jaki team złożyć i wtedy będziemy się na tym skupiać, bo prawdopodobnie no, któryś z tych dwóch bym zrobił, no ale poczekamy na kolejne postacie. Może jeszcze coś dodadzą, może będziemy mieli większą możliwość tego kombinowania. No, na ten moment te dwa teamy wydają mi się takie najlepsze do testów, ale to, to już musicie zdecydować, który team będzie. To w końcu jest team widza, więc będziemy musieli coś wymyślić. Tak jak mówię, no, na ten moment są trzy pomysły. Podstawowy, myślę, że sami będziecie za tym, żeby go olać, żeby polecić coś nowego, potestować. W międzyczasie już Bokatankę prawdopodobnie sobie zrobię. Po Imperial Trooper zajęło mi dosłownie niecałe dwa miesiące zrobienie, mimo tego, że reliktów i części za bardzo też nie miałem. Jeszcze musiałem troszkę szardów pofarmić, więc uważam, że to jest całkiem niezły rekord. No, liczmy około 2 miesiące, bo 19 czerwca wrzucałem tam co będziemy robić, także około 2 miesiące zrobione, no to myślę, że Bokatan no, troszkę dłużej zajdzie ze względu, że musimy wyfarmić postacie, ale w międzyczasie nazbieramy Jir i może dodatkowy Jir się podzbiera pod jakieś ns -ki. tym bardziej, że do nowych postaci też będziemy zbierać szardy, więc tutaj wszystko wyjdzie w praniu, także zostawiam Was oczywiście z tym wzorkiem, Wy decydujecie jaki team ns robimy, no i co, czekam na komentarze. I... Dzięki, że jesteście i miłego wieczorku Wam jeszcze. Trzymajcie się na razie.